A powiedz mi, o co chodzi, bo ja nie pamiętam. Ty kiedyś wykonywałaś taką piosenkę, czy wiersz, powiedziała ci na dupie. To myślę, że Jan jest specjalistą od tej dziedziny zwanej poezją fekalną. I akurat ten wiersz, on jest absolutnie specjalistą w prezentowaniu. A ty nie zaprezentujesz go? Ja właśnie nie chciałabym odbierać tego Janowi, bo to w ogóle nie ma porównania. No wiesz, że jest jeden mistrz, odpowiedziała ci na dupie. Myślę, że dobrze, dajmy to wrócimy. Mu szansę, prawda? Dobrze. A czy to prawda, że twój tata całe życie chodził po domu nago? Chodzi. Cały czas chodzi? No ale kurczę, a ty nie chodzisz w domu na Golasa? No ale ja nie mogę mówić o swoich sprawach, bo to jest tajemnica. No bo nie chcę powiedzieć, z kim mieszkam i kto nam towarzyszy. Ale to znaczy, że na przykład jak byłaś dzieckiem, on też chodził? I na przykład, nie wiem, ty siedzisz na kanapie, tak. On sięga po pół, na książkę i tutaj jest... Nie widziałaś, Marysiu, tej książki? I... No i co? Dokładnie tak. W naszym domu na gość nigdy nie stanowiła problemu, jest stanem naturalnym, ponieważ nagość jako taka jest stanem naturalnym człowieka. Nie w kraju, który nie przeżył rewolucji seksualnej. Ja robię wszystko, co mogę swoją twórczością, ażeby tę rewolucję seksualną, jak wiesz, również ta oto kanapa była świadkiem moich prób. Tak. Oswajania, mówienia o wzwodach, o tym, że cudowną rzeczą jest się kochać i nieważne, czy się kochasz z chłopakiem, z dziewczyną, czy i z dziewczyną, i z chłopakiem naraz. Dla własnej wygody zapuszczałaś swoje ogrody. Absolument. Kolekcjonowałaś wzwody. Kurczę, ty naprawdę umiesz moje teksty. No umiem, bo ja jestem fanem, ja też bym kolekcjonował wzwody. Znaczy, czemu nie? A nie chcę o tym mówić.